Dzień dobry. Nie wiem, czy pamiętacie mój ostatni film. To było przypomnienie, że powinniśmy się ucieszyć tym, co mamy, żeby zobaczyć, zauważyć. Czyli jestem obdarowany. Dzisiaj wspominamy Andrzeja Apostoła i według Ewangelii świętego Jana Andrzej był jednym z pierwszych uczniów, bo należał też do uczniów Jana i potem przeszedł do Jezusa. I Andrzej jest tym, który zostaje powołany przez Jezusa i potem biegnie do swojego brata Piotra i mówi: spotkaliśmy Mesjasza. Właśnie to jest to, o czym mówiłem przedwczoraj, że najpierw muszę doświadczyć czegoś, a potem się tym chcę podzielić z innymi ludźmi, przekazać to dalej. To jest dokładnie to, o co też chodzi w naszym robieniu uczynków, że doświadczamy czegoś i się tym dzielimy. Doświadczamy zbawienia, doświadczamy spotkania z Jezusem i dzielimy się tym doświadczeniem z innym człowiekiem. Czyli jakby w chrześcijaństwie bardzo ważne jest, żeby przekazywać dalej to, co się samemu otrzymało. Co nie jest moje, co jest darmo dane i daję to dalej. I to jest najważniejsza rzecz, która, myślę, z tej postaci płynie. Jezu, jak mi zimno w ręce. Strasznie mi łapy zmarzły. Żebyśmy rzeczywiście próbowali przekazywać dalej to, co jest, no, co jest po prostu darem. Żeby się tym ucieszyć i posłać dalej. Jak się tego nie robi, no to wystarczy popatrzeć na staw, w którym nie ma przepływu wody, dary nie przepływają, wszystko staje się taką śmierdzącą kałużą. Więc nie bądź śmierdzącą kałużą, tylko rzeczywiście kimś, kto przekazuje dalej. Muszę kończyć, bo mi ręce odpadły. Dobrego dnia, trzymajcie się, do widzenia.